Proszę Państwa, nie będę mówił o stowarzyszeniu zbyt wiele. Chciałbym serdecznie wszystkich Państwa z Polski, z zagranicy, bo mamy też zagraniczną tu widownię, serdecznie powitać, a szczególnie serdecznie chciałbym powitać autora dzisiejszej wystawy, pana Macieja Cybulskiego z małżonką, któremu za chwileczkę oddam głos. Brawo. A dokładnie to, co się tu będzie działo w tej pierwszej części poświęconej wystawie, prowadzi członek zarządu, sekretarz, kolega Zdzisław Janiczek, któremu w tej chwili oddaję głos. Bardzo proszę. Przeżywamy wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Cybulskiego. Maciej Cybulski, jak przeczytałem w internecie, pochodzi z miejscowości Brusy. To jest koło Borów Tucholskich na południowych Kaszubach. I pisze o sobie: jestem Kaszubą. I się zastanawiałem, czy dobrze jest napisane: jestem Kaszubą, czy jestem Kaszubem. I taki spór w domu żeśmy prowadzili od strony polonistycznej i doszliśmy do wniosku, że jednak jestem Kaszubą. I mamy Kaszuba w związku z tym Brzegocinie, który zakotwiczył tu dosyć ostro, mamy nadzieję, że na dłużej. I spodziewam się, że ponieważ pan Maciej jest bardzo czynną osobą, że wniesie tutaj do Brzegociny wiele spraw. Do tej pory udało mu się zrobić coś takiego. Mamy piękny, sfotografowany kościół nasz tu w Brzegocinie. Można sobie bardzo pięknie oglądać szczegóły w tym kościele. Jak to zrobił, to naprawdę dla mnie to jest zagadka, bo się nie znam na tej technice. Wiem również to, że Maciej ma licencję na używanie drona. Okazuje się, że używanie drona to jest pilotaż niezbyt taki łatwy i trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, żeby używać. Natomiast to, co mnie tu zaciekawiło, mówi się również o tym, że Maciek maluje światłem. Cóż to jest malowanie światłem? Agatka nasza maluje filcem. No to przeżyliśmy to, ale żeby malować światłem, spróbuję to po swojemu wytłumaczyć. Jeżeli dron nadlatuje na przykład nad moją żarnówkę, to światło, jakie pada na przykład rano, jest inne, w południe jest inne i po południu jeszcze inne. I myślę, że to sformułowanie malowanie światła może się mylę, taką teorię sobie spokojnie o to chodzi. No więc tutaj spodziewam się, że Maciej pokaże nam Brzegocinę jeszcze nieraz z lotu ptaka. To piękne zdjęcia. Nawet sobie zamówiłem już w tej chwili taką fotografię do domu z moim domem i z moją żarnówką. No moją nie do końca. Również przeczytałem, że Maciej jest członkiem Towarzystwa Astronomicznego oraz Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego. No to szoki. Ileś tam lat wcześniej pracowałem dla ONZ-u przy zabezpieczaniu misji ONZ-owskich w różnych miejscach. No i generalnie byłem zawsze na zasadzie takiej, że no wszystko było zorganizowane, ja tam miałem swoją działkę, to co miałem do zrobienia robiłem i wracałem, było ok. No i w pewnym momencie okazało się, że jednak trochę za mało. Przydałoby się tak świata trochę na własną rękę, a nie tak zawsze bezpiecznie, tak wszystko za mnie zrobione, tylko przyjeżdżam gotowo, tak? No i wtedy kolega się odezwał i mówi: słuchaj, jest zaćmienie słońca w Altaju na Syberii, może pojedziemy. Mówię: okej, no ale jak to zorganizować? To jeszcze wtedy były te czasy, to 2008 rok, czyli ta rusofobia u nas była taka faktycznie, no to nie wiadomo czego się spodziewać, tak? No i generalnie wyszło tak, że jak zaczęliśmy rozmawiać, potem rozmawialiśmy ze znajomymi z Poznania i właściciel biura podróży stwierdził: to słuchajcie, to ja wam w tym pomogę, bo przy okazji zrobię sobie rekonesans, jak robić wycieczki w tamtym kierunku i tak dalej. No to nie ma problemu. No i w ten sposób wyszło, że od dwóch osób okazało się, że 50 jest. Jak puścili informację o tym, że może być wyjazd na zaćmienie słońca, to 50 osób się pojawiło. No, 1200 km na północ od Irkucka, gdzie mamy Jakuck, czy tamto okolice minus 56 stopni na przykład, tak? Najzimniejsze miejsce na Ziemi, gdzie stale zamieszkuje człowiek, tak? Także to są tego typu rozbieżności. A ja mam takie pytanie, jeśli można, bo Syberia nieodłącznie no, kojarzy się z takimi emocjami związanymi z wywózką Polaków w te tereny, prawda?
tam do tej pory ludzie, którzy tam mieszkają, że oni w jakiś sposób w tym momencie, kiedy dowiedzieli się, że jesteście z Polski, czy oni nawiązują jakieś rozmowy na ten temat, czy to jest... To bywa z tym różnie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jeszcze zostaje ta bratnia pomoc ze wschodu, która w czasie wojny była, tak? Które potem reperkusje zostały, więc tutaj jest to przez nich zupełnie inaczej interpretowane przez nas. Kolejna rzecz jest taka, że też niektóre osoby są dziwnie, no, jak pojechaliśmy do Bijska, tak? Z Bijska pochodził ojciec Jaruzelskiego. O ojcu powiedzieli same dobre słowa. Jaruzelski zero dobrych słów. Generalnie zaczynało się temat, od razu było nerwowo. Okazuje się, ojcu mówią dobrze, o synu kompletnie źle. Natomiast jak przyjechaliśmy już na sam Bajkał, no to okazało się, że tam bardzo dobrze wspominają właśnie Polaków, którzy no, zostali zesłani, ok, ale to, co potrafili, starali się no, wdrożyć, czyli na przykład czeski, tak, któremu Bajkał zawdzięcza właściwie całą kartografię Bajkału, tak, geodeta. Także no, jesteśmy tam jak najbardziej dobrze widzieli, tym bardziej, że koło Bajkału nad Bajkami jest miejscowość Wielszyna, gdzie praktycznie polska miejscowość. Generalnie tak, to była bardzo trudna wyprawa jest pod względem logistycznym. Myślę, że to nie poszło wszystko gładko. No nie szło gładko, bo na przykład była taka sytuacja w Moskwie, gdzie okej, było coś takiego jak podpisane warunki uczestnictwa, gdzie było napisane, że mogą być standardy i różne, że czasem małżeństwa oddzielnie będą musiały spać i tak dalej. Okazało się, że oczywiście nie było, wielkie pretensje o to były, bo na przykład sytuacja była w Moskwie, gdzie mieliśmy zarezerwowany hostel i nagle okazuje się, że hostel dostał lepszą ofertę, naszą wywalił. Jezioro wielkości, powiedzmy, od Szczecina do Przemyśla, to jest jedno jezioro, gnęło być na Polskę, to jest 670 km po przekątnej. Ogromne jezioro, gdzie największa wyspa na tym jeziorze, jedna, znaczy największa właściwie, ma 36 km długości. To jest wszystko. Tak? To największy zbiornik słodkiej wody na Ziemi. Głębokość ponad kilometr. Piękna sprawa. Druga rzecz jest taka, że woda maksymalnie w ciągu roku do plus 4 stopni. Tylko, że tak powiem, rozmraża się do plus 4 stopni, tyle. Może być w powietrzu 40 parę, tylko 4 stopnie. Dlatego powiedzmy ten czas, kiedy jest zamarznięty, to jest od końca października do końca maja. Tam jest lód, utrzymuje się. I widać na 70-80 km przed nas widać, tak? Czyli drugi brzeg Bajkału, gdzie są góry na przykład Barbrzyzińskie, tak? Czyli ten po stronie zachodniej Bajkału. Jest to największy odcinek tak naprawdę pomiędzy lądem a wyspą. No to widać normalnie bez problemu, tak? Tym okiem. No i Bajkał z uwagi na usytuowanie, czyli w tej strefie klimatu kontynentalnego oraz tego, że to jest zbiornik wodny, w którym zmiany temperatur są bardzo małe, ma bardzo mały bilans tak naprawdę roczny, no to są burze. Zmienność pogody jest niesamowita, bardziej niż w górach u nas. W związku z czym na przykład rano potrafi być kompletnie zachmurzone, potrafi padać za godzinkę, już jest piękna pogoda, a chwilę później mgły się unoszą. Więc zmienność pogody tam jest ogromna. I no, to starałem się właśnie na zdjęciach uwiecznić, aczkolwiek patrząc na to, no, na skromność miejsca, no to widać tylko niektóre rzeczy. No, większość jest na stronie internetowej, która faktycznie ma dzienniki z podróży. No i kierując się dalej, no to jest, trafiamy do Mongolii. Sam wyjazd z Rosji do Mongolii, no to niby nie sztuka, tak? Bo tam wiza jest tak, że wydawana jest czas graniczny do któregoś tam i ważne jest 30 dni od momentu, kiedy przekraczamy granicę. Więc nie było problemu. No i jedziemy do Ulan Bator. No, tam do Ulan Bator było około 1300 km, więc generalnie no, dobę się jechało, niecałą. I Ulan Bator praktycznie wygląda jak miasto europejskie. Wieżowce, i tam bardzo ciekawie jest to skonstruowane, dlatego że no, niestety komuniści zrobili spustoszenie totalne, jeśli chodzi o buddyzm w tamtych cenach, czyli było ponad 3000 klasztorów, zanim komuniści wkroczyli do
Mongolii, zostały tylko 4. Wszystko zniszczone i generalnie jest jeden największy klasztor właśnie jest w Ulaanbaatar, taki pokazowy można powiedzieć, no i potem już w interiorze gdzieś tam się spotykało mniejsze. Natomiast tak patrząc, powiedzmy, gdyby taki europejczyk przeciętny pojechał do Ulaanbaatar, to zauważyłby tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że więcej kobiet niż mężczyzn, dlatego no, tam jest tak, że no, kobiety są przeważnie lepiej wykształcone, mężczyźni idą w interior, bo sobie słabiej radzą, także w interiorze sobie lepiej radzą, tak, tak to wygląda. No i tak z takich, powiedzmy, porównawczych rzeczy. Mongolia, czyli około 2 milionów mieszkańców, z tego 750 tysięcy mieszka w Ulaanbaatar. Reszta jest rozsiana po obszarze 6 razy większym niż Polska. Po Mongolii nie da się jeździć samemu, chcąc jakoś się zintegrować, czego się dowiedzieć więcej, dlatego że ten język właściwie brzmi, no nie wiem jak to nazwać, bo jak oni między sobą rozmawiają bardziej emocjonalnie, to jakby krzyczeli na siebie w jakimś takim szeleszczącym języku. No generalnie kompletnie niezrozumiały język. Natomiast my się z nimi porozumiewaliśmy po rosyjsku. Ci starsi, mimo że niechętnie, to jednak no, ten rosyjski jeszcze wychodzili z założenia, aha, wy też z Powiarzma się wyrwaliście, więc możemy z wami w tym języku wspólnego wroga rozmawiać. No i tak siedzimy, tam z pomocą przewodnika rozmawiamy, w pewnym momencie podjeżdża pan ze swoim synem na motorze. Nie wiem skąd się wzięli. No bo oni mają wzrok, nie wiem, sokoła, czego trudno wyczuć na wiele kilometrów, widzą, że ktoś się zbliża. No bo tam jest płasko generalnie bardzo, więc widać daleko. No i co? No i ten pan wchodzi, tam do tego, chwila rozmowy i ten syn zaczyna rozmawiać po polsku. Okazuje się, że mieszkał w Kaliningradzie i pracował w stoczni gdyńskiej. No więc generalnie no, trzeba było łapać, czasem to się do siebie mówi, bo a już by zrozumieli, tak? Identyfikacja jest bardzo słaba, więc albo baterie słoneczne, albo nic nie zostaje. No i wtedy tam, gdzie powiedzmy te koczownicze jurty, jest ich kilka, to spotkaliśmy się z tym, gdzie przyjeżdżamy. Oczywiście gościnność jest tam bardzo duża, w związku z czym ta rodzina, na którą padło w danym dniu, zabija tę kozę, bo nic nie może z jedzenia zostać do dnia następnego, bo się zepsuje. Więc jest taki przydzielone, kto w danym dniu zabija zwierzaka po to, żeby wszyscy się najedli. No i mieliśmy taką sytuację, gdzie właśnie u jednej rodziny mieszkaliśmy, a cała wioska się zeszła, czy ta wioska, no, to było kilkanaście jur. Więc wszyscy się zeszli, była wspólna kolacja. I oczywiście więcej ich pytań niż naszych, bo tłumacz nie był w stanie wyrobić. Dalej chcieliśmy trafić na południe, no, byliśmy w czasie, kiedy było Narodowe Święto Nadam. Taka ichniejsza, powiedzmy, olimpiada, coś w tym rodzaju, czyli strzelanie z łuku, zapasy, kusza, jeździectwo. I oni tak po prostu dla wspólnej zabawy, bez tego, kto wygrał, kto przegrał, tylko dla zabawy. No i ogromne wrażenie na mnie zrobiło strzelectwo, strzelanie z łuku. Tutaj tego nie widać, ale na jednym zdjęciu, tam właśnie co na stronie mam, próbowałem uwiecznić. Od miejsca, gdzie ta kobieta stała, do miejsca, gdzie trafiła, w coś wielkości puszki od piwa, powiedzmy, 150 metrów. Celność łukiem niesamowita. Nie wiem, jak oni to robią, ale to... No i ci panowie obok stoją, tak bez większego... No, nie są zestresowani w każdym razie. Jeden z drugim się właściwie nie kłócą, można powiedzieć, dlatego że... No, za rzadko występują, tak? Żeby się pokłócić, musiałby pojechać te kilkaset kilometrów do kogoś tam i na tej zasadzie. Druga rzecz jest taka fajna, że to życie w zgodzie z naturą to jeszcze wygląda tak, że dla nas to tak trochę strasznie wyglądało, dlatego że jest koń. Na tym koniu człowiek całe życie jeździł. No i co? Ale jak nie ma co jeść, to konia zabijają. Koń jest jedzony, tak? I z tego właśnie między innymi tu widać na tych ołów, tak? Czyli to są taki kopiec z palem wbitym, co według ich wierzeń, no to jeszcze z czasów, praktycznie no, ta tradycja z czasów Czyngiskana pochodzi, gdzie jak ktoś się udawał w podróż, zostawiał kamień, jak wracał, to ten kamień zabierał. No i wtedy był mniej więcej bilans tych osób, które nie wróciły, tak?
było widać, ale też no właśnie one służą jako też jako punkt orientacyjny. Także no, chciałem zrobić fajniejsze zdjęcie, więc zacząłem ustawiać go tak bardziej do światła. Na co było przewodnik nie ruszaj, bo ktoś się pogubi. Okazuje się, że tego typu punkty to są właśnie punkty orientacyjne na stepie. No bo na stepie jest tak, że droga jest, kiedy ktoś wcześniej pojechał i są ślady. Tak jak na przykład widać tam, chociażby na tym następnym, gdzie widać powiedzmy tą drogę. Tak? To jest kawałek za Uagadą, czyli końcówka drogi krajowej to jest u nich. No i deszcz spadnie, a nam się wydaje, że na pustyni deszcz rzadko spada. Okazuje się, że nie. Tam codziennie praktycznie deszcz jest, rosa i tak dalej, tylko że są takie ilości, że bilans nawodnienia jest minimalny. No to tam jest powiedzmy szamanizm, animizm, tego typu rzeczy z buddyzmem, to wszystko się no, miesza. Także no, pamiątka. U nas jest to znane jako śpiewające misy, natomiast przeznaczenie tego jest wprowadzenie człowieka w trans, który potem no, ma pomóc w modlitwie, tak? Natomiast to są takie właśnie fajne rzeczy. To jest właśnie okolice Bajkału, tam jeszcze jakieś sutry te buddyjskie jeszcze w koło. Nie udało mi się dojść do tego, co jest na tym napisane. Z tego, co mówiła osoba, od której udało mi się to uzyskać, to ponoć z jakiegoś właśnie ruin, jakiegoś klasztoru, czegoś takiego, że wykopali. Państwo się tym nie interesuje, w związku z czym, no, jak powiedziałem, no, jak potem w rozmowie wyszło i tak dalej, co my za jednym, to wtedy dopiero wyciągnął, to dał, tak, na zasadzie takie, że żeby nie szło w niewłaściwe ręce, czy żeby to było docenione, no. Także można sobie obejrzeć, popróbować, tak. Kolejną fajną rzeczą, którą udało mi się uzyskać, to widząc interiorze, jak wygląda życie, to mam taką trochę na tle broni białej, mam trochę skrzywienia, więc myślę do wniosku, że spróbuję zagadać z tym człowiekiem, który nas tam tak fajnie przyjął. I, no i jak to zrobić, tak? To wziąłem przewodnika na bok i mówię, słuchaj, no, zrobił nam wczoraj jedzenie i tak dalej, gdzie ma się tym nożem odchodzić, że to trzeba ewentualnie od niego odkupić. Bo nie chodzi mi o taki, co w sklepie dostaniesz, tylko taki właśnie używany przez tych no, konkretnych, przez konkretne osoby. No nie wiem, zagadam, zobaczymy. No ile dla niego? No ile uważasz? Cokolwiek, pamiętaj jednej rzeczy, cokolwiek dasz, to będzie dla niego dobrze. Tylko żebyś ty się zbliżył. No dobra. Potem się okazało, że no, pamiętam, że to jeden z takich, no, wydawało się, że jakby za nóż, no, $100, tak, dostał długą wartość. Ale potem przewodnik mówi tak, dałeś mu $100 długą wartość w tublikach, tak, w mongolskiej walucie. To jest dla niego pół roku życia. Kamus, altajski kamus. To jest taki, no, jak się słucha ichniejszej muzyki ludowej, to praktycznie wszędzie się to przewija. Natomiast jest to świetny rozładowywacz atmosfery, tak? Bo czasem jak były potem te dyskusje takie, już wszyscy wkurzeni, potem zaśmienił słońce, a to ktoś tam kamus na kamuzie coś zaczął i od razu wszystko uciekało. Także no, tak to wygląda. Informacją, które pan Tadeusz Kuszewski, pan Czesław i nasza reszta załogi gromadzą biografię osób, które żyły na tym terenie, miały jakikolwiek związek z naszą ziemią szczecińską. Informacje te nie są dostępne dla, powiedzmy, typowego, w cudzysłowie oczywiście powiem, żegocianina, ani mieszkańców naszej gminy, bowiem nie każdy zna tę historię. Mam nadzieję, że dzięki temu, że mamy tutaj taki dział jak Żegociński Słownik Biograficzny, te biografie osób, które są tutaj prezentowane, posłużą do tego, aby po pierwsze zapoznać się z nimi, po drugie jakoś zainspirować się, no i po trzecie, aby pamiętać o tych osobach, bo
jest taka zasada, że przedstawiamy tutaj osoby, które już odeszły, nie żyją. Następnie mamy dokumentalia. Tutaj mamy już trzeci przedruk kroniki gminy Żegocina, która pisana była przez osoby odpowiedzialne za dokumentowanie wydarzeń i jako osiągnięć gminy, naszej gminy, która jeszcze niedawno była połączona z gminą Trzciana, ale o tym przeczytacie Państwo tutaj w treści kroniki. Kolejny dział to ścieżki i bezdroża i to jest też powiedzmy nieco luźniejsza tematyka, bo dotyczy ona krajoznawstwa, turystyki, tego jak ukształtowany jest teren w okolicach naszej gminy.